twarzy. Tylko się w ubraniu się można usmażyć. Ci drogi wikingu, do twarzy w smokingu. Rywa kielka na leśnym parkingu. My tańczymy, a znamo. Jeszcze listeczki muszą. Ale z pani Krysi to artystka. Tak, tak. Talent wrodzony, tylko proszę, nie ujawniony. Halo, halo. Nie chwalić to tak. Wszyscy Państwo, którzy dzisiaj przyszli na piknik, szkolny piknik imieniem Królowej Świętej Jadwigi, nauczycieli, naszych wychowanków, naszej szkoły, na dzisiejszym pierwszym wielkim pikniku szkolnym. Co prawda jest to pierwszy, ale myślę, że następne będą w późniejszych latach. I wierzę w to, bo oprócz tego, że pogoda nam dopisała, to również dopisali wszyscy, może nie wszyscy, no ale ci, co nie przyszli, to niech żałują, że nie są na dzisiejszym naszym pikniku. Myślę, że następne pikniki będą jeszcze większe, jeszcze bardziej przyjemniejsze, a dzisiaj, rozpoczynając ten wielki dzień, może zaczniemy od z modlitwy, podziękujemy Bogu za to, że dał nam dzisiaj wspaniałą pogodę, jak również, że czuwa nad nami. A więc w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć imię Twoje. Który się odbędzie pomiędzy liceum, tak jest, i rodzicami. Będzie to wielka atrakcja. Następnie będzie mecz piłki siatkowej. Odbędą się konkursy między klasami, poszczególnymi klasami, które nauczyciele będą prowadzić te konkursy. Na zakończenie naszego pikniku będzie wielka loteria fantowa. I bardzo proszę włączyć się do tą loterię, kupować te losy. Tam obok, na tym stoliku, który stoi po prawej stronie, proszę Państwa, są nagrody. Nagrody są bardzo ciekawe. Począwszy od telewizora, skończywszy na wspaniałych podarunkach od rodziców, jak również od różnych organizacji, banków. Więc proszę włączyć się w tą loterię fantową, bo na pewno będzie ciekawa. Ale chciałem Państwu powiedzieć jeszcze jedna sprawa. Ja się już włączyłem do pewnej gry. Tam po lewej stronie, na tym długim właśnie takim słupku, tam jest nasza uczennica z klasy trzeciej, Agnieszka Rudawska, która maluje nam buźki, znaczy wszystkim buźki maluje. Chciałem Państwu powiedzieć, że również włączyłem się, bo powiedzieli mi tak, że jeżeli ja chcę być właściwie w tym klubie, to nie dlatego, że tutaj jesteśmy jakąś dyrekcją szkoły, ale muszę się również, to znaczy, naznaczyć i namalować. I mam piękne słoneczko, proszę bardzo. Moja żona ma wielkie... Tak jest, ma wielkiego lwa, po prawej stronie to ja, a po drugiej stronie ma rybę, o. A ja mam rybę w sercu, także już wystarczy, to już nie będę miał na buzi. Także proszę Państwa, zachęcam do wspaniałej i wielkiej zabawy. Chciałem Wam powiedzieć, że dzisiaj będąc, to myślę, że jesteśmy tą, znaczy powinniśmy być tą wielką, jedną rodziną. Tak samo jak te nasze dzieci. Te nasze dzieci są wszystkie nasze wspólne dzieci. I bardzo proszę, mamy tutaj taką właśnie teraz melodię, Panie Czesterze, dla naszych dzieci z naszej szkoły. Proszę bardzo. O, idź tam. Betty. Na sekundę deszczyk był, a teraz wyschły łzy. Niebo rozjaśnia się samo. Mały uśmiech jak tęcza, już dobrze, mamo. Wszystkie dzieci nasze są. Basia, być nie rozumiem mowy twej. Czytam lęk, czytam śmiech. Ludy nie kłamią, zbuduj z nich klub. Otwórz mi nieśmiałość naszych słów. Ważny jest w serca alfabet, ciepły uśmiech jak słownik. Jesteśmy razem, wszystkie dzieci.
teraz mecz piłkarski Orłów z emerytami. Dobrze! Sam! O, dobrze, chłopaki cię. O! O, dzisiaj! Paróweczkę zjedz! Jaszczą, u góry. Kto strzelił? Zdzisiek, jak broniłeś! Strzelili ci! Tam, że chłopaki grają. Co, młode chłopcy. Źle wyrzucony aut był. No i szkoła wygrywa z tatusiami. Szkoda, że ja sobie nie wiem, bym się zagrał. O! Ten sędzia jest mało... aktywny. Mało stanowczy. Pęka! O, dobrze, tak już poszedł. Sfilmowałem akurat tą bramkę. Brzuchem! 1-1. Zmiana makijażu. O, jakie piękne serduszko będzie. I kolejna nasza artystka, która zagra również na pianinie, Małgosia. Wprawdzie nie chodzi do naszej szkoły polskiej, ale chodzi do klasy drugiej liceum, tak Małgosiu? I po króciutkiej próbie za chwileczkę zaprezentuje nam swój utwór. Co to będzie, Małgosiu? Po całą noc. Bardzo. Prosimy bardzo o próbę najpierw. Olga, która grała nam przed chwileczką, również z Izą, Olga klasa pierwsza licealna i Iza klasa ósma, przy pomocy tutaj naszego pana muzyka wykonają utwór, pewnie wszyscy go znamy, Szła dzieweczka do laseczka. Prosimy. Chodźcie tu dziewczyny.
Prosimy. Klasa trzecia, dobrze, przepraszam bardzo, klasa trzecia, no to jest poważna sprawa, klasa trzecia. Piosenka Lato, Lato. Czy potrzebujesz pomocy? Słowa? Potrzebuję słowa. A jakie są słowa, powiedz? Lato czeka, tak? To? Nie, ona, to czy to zespołu pierwszy. Pan ci może... Doktorzy łaskawy, zawieź nas do Warszawy. Trudno, trudno to będzie. Dużo ludzi jest wszędzie, tak? A więc... Pani już zaśpiewasz, nalcz, powiesz wiersz. Laskotek na płotek. Proszę bardzo. Laskotek na płotek i noga. Piękna to piosenka niedługa. Niedługa, nie krótka. Tylko raz zaśpiewaj tą piosenkę jeszcze raz. Uwaga, uwaga! Nie wszystkie dzieci może potrafią śpiewać, ale są wśród nas dzieci, które potrafią malować. Dzisiaj się trochę wścieci, bo będzie się... Dziewczyny klęczą! Właśnie! Dziewczyny klęczą! Wy się wyprostujcie. Dobra, chłopaki, dziewczyny. Czekajcie jeszcze moment. Uwaga! To taka kadra polski, panowie! Moście zęb na słowo przecież tak. Tam Angelika, tam są chyba cygarcy, niespodzianka, także my się... O, będziemy zgadywać, co to jest narysowane. No, artyści. Na miłości ze, na słowa me, na mądrze me. Znajdą twój zagrań. Pachnąc poznać. I odnajdy nawet teraz. I zaśpiewam ci znów. No Oliwia, rysuj. Oliwia. Proszę Państwa, komunikat. Dla tych, którzy nie grali w piłkę nożną, a chcieliby zagrać teraz w piłkę siatkową, to już w tej chwili kompletujemy drużynę. Długa!
Już prawie noc, czas na powroty i ptaki śpią. I sam pod oknami gdzieś by się szło, coś by cię chciało. Już prawie noc, minął dzień, jak ci się dziś pożyło, jak minął dzień. Czy ci się coś skończyło, czy może dziś to się zaczęło ci, kto wie. Jak minął dzień dzisiejszy, dzień sam ty wróć do mnie. Zakończony koncert jest, proszę Państwa, rysunkowy i zaraz się okaże, bo jury tu było bardzo surowe i malunki są świetne. Widzę Picasso tutaj prawie. Zapraszamy wszystkie dzieci, które brały udział w konkursie rysunkowym. Zapraszamy do nas. W konkursie rysunkowym wzięło udział 34 dzieci, bardzo dużo. Duża grupa dzieci z klas 0, 1, 2 i 3, 5, 5, 6, 6. Z drugiej Patrycia, co wygrałyście? Co to jest? Jerzyk z drugiej B. Oliwia, co ty dostałaś? Jurek, siostra lepiej malowała. A teraz zabawa dla rodziców. Te 17 pierwszych głównych prac zabieramy na nasze stoisko i mama, jeśli rodzice chcą się z nami zabawić i wykupić pracę za $1, a w zamian dostać do McDonald's kupon za $1. Po prostu pełen artyzm. No, ładnie wygląda? Bardzo ładnie. No to twój tatuś. Co? Czy ja jestem ładna? Ale twój tatuś nie ma tatusia. No nie, to nie ja. Ja jestem ładna. Julia, twój tata nie ma wąsów. Tak nie chciałam. Że teraz jest górna. Nie powiadam. Bliżej. Piło na garku. Jak ładnie. Można jeszcze osobę, która nie rzucała wojny? Przyszedł pan, który zażądał, żeby zmienić mu całkowicie twarz, żeby wreszcie jego żona z nim zatańczyła. Proszę Państwa, proszę chwilę uwagi. Uwaga, uwaga! Mamy tutaj piękną parę, proszę Państwa, starych takich tutaj średniowiecznych ubiorach, prawda? Ukłony. Resztę tutaj powie Pan Florek. Proszę Państwa, ja się w ogóle nie spodziewałem, że dzisiaj będziemy mieć jeszcze gości na naszym pikniku. Już tak myślałem, że godzina w pół do czwartej powoli będziemy kończyć naszą imprezę, a dzisiaj mamy wspaniałych gości. Prosto z Polski przyjechał król i królowa. Wiwat na królowej i królowej. Brawo! I przywieźli troszkę podarunków dla naszych dzieci, a więc niech się dzieci przywitają z naszym królem i królową. Mommy!
tarczą. Okay, thank you. Jedną rzecz sobie wybierz. Następne miejsce Patrycja Kołodziej 40. Brawo! Proszę, Patrycja Kołodziej, wybierz sobie, jaką nagrodę chcesz. Następne miejsce Michał, trzecie miejsce Michał Tarsa 38 i Kamil Pytko 38 i Łukasz Buczko 38. Michał Tarsa, Kamil Pytko, Łukasz Buczko. Brawo Patrycja, drugie miejsce. Milos, proszę bardzo. O, i czytamy. Proszę bardzo. 4, 4, 6, 3, 1, 4. Proszę Państwa, 4, 4, 6, 3, 1, 4. Piękna torebka ze skóry, śliczna torebka, proszę Państwa. Piękna, skórzana. Prosto z Polski. 4, 4, 6, 3, 1, 4. 4, 4, 6, 3, 1, 4. Jest, proszę bardzo. I to dla Pani. No mówiłem, że która jest Pani wygra. Piękna kosmetyczka. Proszę, ciągniemy. Następny numer. Proszę, ciągniemy. No, ale nie wiem dlaczego. 4, 4. 4, 4, 6, 2, 4, 4. Coś mamy piękną rzecz, ale jest zapakowana, na pewno nie wiem. Może Pani otworzy, zobaczy do środeczka, co tam właściwie jest takiego ciekawego. Ktoś dał nam piękny prezent, ale nie wiem, co jest w środku. Obojętnie, co by nie było, numer 4, 4, 6, 2, 4, 4. Jest do wygrania, jest Pani, proszę bardzo. Oklaski dla Pani. Proszę, piękny rogi, statkiem na parę. Przywtórzę kląd Bosmana, głośny krzyk wasz do rana, tak pewnie duszałka. Kąpielowy kostium włóż i na pokładzie ciało złóż, bo tutaj szum masz ugra. Hej tam, nie wychylaj się za burty. Dziadek Bosmanem był na tym statku, wśród majtków wzbudzał wieczny strach. Krzyczała, zdrżały na brzegach kwiatki, cała załoga stała łza. Kiedy dziadek fajkę zapalił, tytoń mu zaczął płuca grzać. Dziadek coś nucił, tytoń się palił, marzył w wieki, mógł tak trwać. Paro statkiem piękny rejs, statkiem na parę piękny rejs. Przywtórzę kląd Bosmana, głośny krzyk was do rana, tak śpiewnie dusza. I na pokładzie ciało złóż, bo tutaj głosem dziewczyny tak śpiewnie dusza gra.
Jedzą makewkę. No, walczą. Walczą. Tam za czytamy taki duży. Ciebie? Krąży koło was?